W ostatnich dziesięcioleciach w popkulturze coraz popularniejszy staje się motyw antybohatera. Nasze opowieści coraz częściej konstruujemy wokół postaci, którym daleko do klasycznego bohaterstwa, posiadających szereg wad, a czasem wręcz zdolnych do rzeczy strasznych. Zastanówmy się zatem, kim w ogóle są antybohaterowie, dlaczego są tak popularni oraz w jaki sposób potrafią ukazywać nam coś o nas samych, nawet jeśli być może nie chcielibyśmy tego wiedzieć. Zacznijmy od tego, że antybohatera można definiować naprawdę bardzo różnie. Najogólniej ujmując, jest to postać pozbawiona lub posiadająca jedynie w niewielkim stopniu cechy uznawane za heroiczne, takie jak bezinteresowność, altruizm czy gotowość do poświęceń. Lub też obdarzona w cechy negatywne, będące zaprzeczeniem tego, co kojarzymy z klasycznymi bohaterami, takie jak egoizm, brak samokontroli czy łamanie zasad dla własnej korzyści. I pokrywać to może bardzo szerokie spektrum postaci, wokół których tworzona jest opowieść. Od egocentrycznego lekarza do bezwzględnego bossa mafii. Ich wszystkich łączy jednak to, że pomimo iż niekoniecznie chcielibyśmy mieć do czynienia z takimi ludźmi w swoim prywatnym życiu, to jednak uwielbiamy ich oglądać, a nawet identyfikować się z nimi na ekranie. Co oczywiście rodzi pytanie, dlaczego? Rozpoczniemy od prawdopodobnie najpopularniejszego wariantu antybohatera, który jest właściwie pozytywny. Czyli postaci, które pomimo iż mają bardzo ewidentne negatywne cechy, to starają się z nimi walczyć. Osoby te, obarczone bagażem przytłaczających je sił, czy to zewnętrznych, czy wewnętrznych, nie mogą zrealizować się w pełni jako bohater. Choć często, ostatecznie, wbrew nim, to bohaterstwo odnajdują. Czego bieżącym przykładem jest choćby Mandalorianin. Przyzwyczajony do dbania wyłącznie o siebie i nie zadawania pytań o etyczne aspekty swojej pracy, ostatecznie jednak zdaje sobie sprawę, że zlecenie, które przyjął, sprawia, iż zarabia na krzywdzie niewinnej osoby. A wraz z trwaniem opowieści otwiera swoje postrzeganie świata, niejako wychodząc z zamknięcia w sobie do zrozumienia, że wokół niego żyją ludzie potrzebujący jego pomocy i zasługujący na nią. Tego typu postacie, dzięki temu, iż dalece niedoskonałe, pozwalają na łatwiejszą identyfikację z nimi. Jednocześnie jednak gdzieś głęboko wiedzą, co tak naprawdę jest ważne i co powinni robić. A jeśli one potrafią to dostrzec i skorygować swoje zachowania, to daje to nam jako widzom nadzieję i wzór, że choć sami jesteśmy dalecy od ideału, to być może też potrafimy się zmienić. Kolejno, postać antybohatera to bardzo często także ktoś, kto nie boi się ubrudzić sobie rąk, żeby załatwić to, co trzeba. Jako widownia akceptujemy to, stawiając niejako pragmatyzm ponad idealizm. Ale potrafimy to zrobić jedynie w postaci, która dzięki temu, że nie jest klasycznym bohaterem, to nie jest stawiana za wzór. Gdy Dr. House po raz kolejny każe swoim podwładnym włamać się do domu pacjenta w celu poszukiwania wskazówek, to nie tylko nie przeszkadza nam to, ale wręcz doceniamy zaradność i śmiałość w łamaniu zasad dla osiągnięcia dobrego celu. Jednak robimy to wyłącznie dlatego, że wiemy, iż House nie jest postacią w pełni pozytywną. Raczej nie chcielibyśmy, żeby lekarze brali z niego przykład. Jednak jako antybohatera oglądamy go nie pomimo jego kwestionowalnych metod, ale właśnie dlatego, że nie boi się po nie sięgać. Pomimo iż prawdopodobnie nie zaakceptowalibyśmy takiego zachowania u klasycznego bohatera, ani tym bardziej u prawdziwej osoby w naszym otoczeniu. To jednak przenosi nas do kolejnego typu antybohatera, jakim są postacie dokonujące rzeczy, których skutków już wcale nie ocenilibyśmy jako dobre. Takich jak Jordan Belfort, który w Wilku z Wall Street zarabia oszukując naiwnych klientów, bo jak sam mówi, ich pieniądzom lepiej będzie u niego. On wie lepiej, jak je wydawać. Albo jak Michael Corleone w Ojcu Chrzestnym, bezwzględnie mszczący się na ludziach, którzy wyrządzili krzywdy jego bliskim. Czy też Walter White, który w Breaking Bad ze zwykłego, zahukanego nauczyciela, idąc po trupach, staje się pewnym siebie i budzącym respekt bossem narkotykowym. Tego typu obrazy ukazują realizowanie pragnień i pomysłów, które być może pojawiają się czasem w naszej głowie, ale których większość z nas oczywiście nie zrealizowałaby w swoim życiu. A ich atrakcyjność i popularność może przywoływać obserwacje Fryderyka Nietzschego na temat moralności ze strachu. Filozof sugerował, że spora część naszego moralnego zachowania nie wynika wcale z tego, że jesteśmy dobrzy i nie chcielibyśmy robić złych rzeczy, a bardziej z tego, że normy społeczne i wizja kary, czy to w postaci sankcji prawnej, czy w formie wykluczenia społecznego, sprawiają, że po prostu boimy się to robić. Nie zachowujemy się niemoralnie, bo nigdy nie znaleźliśmy się w sytuacji, w której realnie moglibyśmy to zrobić bez obawy, że zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności.
Ciekawą obserwacją w tym temacie są też badania na temat wpływu istnienia kary na zachowania prospołeczne i altruistyczne. W grach kooperacyjnych, w których wszyscy ponoszą koszty dla wspólnego dobra, opartych wyłącznie na dobrowolności, na samym początku mamy duże zaangażowanie i gotowość do poświęceń. Jednak bardzo szybko się wyłamujemy, jeśli dostrzeżemy, że da się powiększyć swoją własną korzyść, zachowując się egoistycznie. Jednak wprowadzenie do gry samej groźby kary za takie zachowanie sprawia, że jesteśmy znacznie bardziej gotowi do małych poświęceń na rzecz grupy i do grania dla wspólnego dobra. Jeśli tak, to oglądanie ludzi, którzy się tego nie boją i bez skrępowania realizują swoją wolę i własne cele, nawet kosztem cudzej krzywdy, naturalnie może mimowolnie przykuwać naszą uwagę. Zwłaszcza jeśli robią to zwykli, szarzy ludzie, realizując w ten sposób pojawiające się przecież czasem także w nas fantazje o sławie czy bogactwie. Nawet jeśli świadomie przed innymi, a nawet przed samym sobą, oceniamy zachowania tych postaci jako złe. Antybohaterowie mogą nam zatem również ujawniać niezbyt przyjemną prawdę o nas samych. I to czasem nawet w sposób, którego na pierwszy rzut oka nie zauważamy. Czego jednym z najlepszych przykładów jest Joker z 2019 roku. I mała uwaga, najbliższy fragment zawiera duże spoilery z tego filmu, więc jeśli chcecie ich uniknąć, to przeskoczcie do punktu widocznego teraz na ekranie. Mowa tu oczywiście o scenie udziału w talk show, na końcu której Arthur zabija prezentera. Warto zauważyć, że odgrywany przez Roberta De Niro prowadzący program nie jest złoczyńcą. Jest może zadufanym w sobie nieuprzejmym, uprzywilejowanym celebrytą, ale nie zrobił przecież nic wyraźnie złego. Nie zasłużył na śmierć. Arthur natomiast, pomimo iż zaburzony, zmarginalizowany i skrzywdzony przez otoczenie, ostatecznie jest psychotycznym zabójcą, którego bawi chaos i zabijanie ludzi, którzy według niego na to zasłużyli, oraz uważającym moralność za tak samo subiektywną jak humor. Nawet jeśli rozumiemy, jak tragiczne przejścia doprowadziły go do tego stanu, to jednak nie nazwalibyśmy jego ostatecznej postawy dobrą. Nie jest osobą, obok której chcielibyśmy się znaleźć. Tymczasem, jak trafnie zauważył Quentin Tarantino, komentując ten film, jako widzowie bylibyśmy rozczarowani, nawet wzburzeni, gdyby Arthur nie zabił wtedy prezentera. W ten sposób twórcy Jokera grają na widowni, sprawiając, że jesteśmy w stanie, choćby przez moment, brać stronę obłąkanego mordercy i kibicować mu w zrobieniu czegoś strasznego. Jeśli na chłodno się później zastanowimy nad oceną tej sytuacji, to znacznie łatwiej jest nam dostrzec potworność Jokera. Jednak być może pokazuje to też, że nie jesteśmy aż tak dalecy, jakbyśmy chcieli myśleć, od zgody na coś, co na co dzień sami uznalibyśmy za złe. Oraz, że nawet przerażającą wizję da się przedstawić w atrakcyjnej dla nas formie. Zwłaszcza, gdy odwoła się przy tym do naszych ukrytych pragnień czy uprzedzeń i gdy opakowane jest to w zajmującą opowieść. Wszystko to ukazuje także dość wyraźną różnicę w odbiorze między antybohaterem a klasycznym herosem. Tradycyjnie rozumieni bohaterowie kierują nas ku czemuś wyższemu i przekraczaniu naszych słabości, kreując wzór tego, kim moglibyśmy, a być może nawet kim powinniśmy się stać. Tymczasem opowieści o antybohaterach mogą pokazywać, jacy potrafimy być naprawdę, do czego możemy być zdolni, jeśli postawi się nas w granicznych sytuacjach lub po prostu da się nam do tego okazję. A jest to być może coś, czego także powinniśmy być świadomi. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.